obecnej na dzisiejszej 8 sesji Rady Ministrów także. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam Pana Prezydenta. Witam bardzo, bardzo serdecznie Pana Wasyla Sukacza, zastępcę mera Kamieńca Pomorskiego. Pana Olecha Zątopa, pełniącego obowiązki mera i sekretarza Rady Miejskiej. Panowie gością u nas w ramach projektu przygotowania ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z Unią Europejską. Witam bardzo serdecznie wiceprezydent naszego miasta, naczelników wydziału, pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów. Jednocześnie skorzystam z okazji, przypominam o naszym spotkaniu 31 we wtorek o godzinie 16 tutaj. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli kalickich mediów. Są z nami i witam bardzo serdecznie przedstawicieli uczniów gimnazjum nr 10 imienia Janusza Kuzowickiego w Kaliszu, uczestników warsztatów edukacji samorządowej wraz z nauczycielem panem Marcinem Jaworskim. Mam nadzieję, tylko wyjaśniam, że miałem dużo większa grupa, ale z przyczyn organizacyjnych mogliśmy tylko zaprosić plastyków, ale mam nadzieję, że dzisiejsze obrady Rady Miejskiej Kalisza zainspirują was do pracy społecznej i działalności na rzecz naszego miasta. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa obecnych na sali naszej recepcyjnej, a zgodnie ze stanowiskiem Wysokiej Rady noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Szanowni Państwo, zanim otworzę obrady sesji, chciałbym udzielić głosu przedstawicielom z Ukrainy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony z tego, że mieszkańcy Kamieńca Podolskiego, mieszkańcy miasta Słowiańska, wykonujący obowiązki prezydenta miasta pan Olech i prezydent miasta Michał Siemaszkiewicz Kamieńca Podolskiego, bardzo dziękujemy za gościnę i życzymy panu prezydentu, mieszkańcom Kalisza szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Niech żyje Polska, Ukraina. Dzięki. Bardzo dziękuję, myślę, że jesteśmy bardzo blisko, żeby się rozumieli. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 8. sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych ze stanu kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję pana wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa. Punkt drugi rzymski. Propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 8. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 16 projektów uchwał. Dodatkowo w dniu 19 marca, zaraz po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, otrzymaliście Państwo na półki projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. Ponadto zostały przygotowane następujące projekty uchwały. W sprawie rozpatrzenia skarg pana Mateusza Antolczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W sprawie rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Opockiego na działalność dyrektora miejskiego zarządu budynków mieszkalnych w Kaliszu. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z
składania skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza składania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza, ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok i w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Wpłynęły również autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Otrzymaliście je Państwo 24 marca w trakcie posiedzeń merytorycznych komisji i na. Proponuję zatem rozszerzenie porządku obrad. Wprowadzenie w punkcie 5 rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej następujących spraw. Punkt 17. Rozpatrzenia skargi pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 18. Rozpatrzenia skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 19. Rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 20. Rozpatrzenia skargi pana Edwarda Potowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 21. Punkt. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 22. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. W punkcie 23. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 24. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 25. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 26. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. I w punkcie 27. Zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Proszę Państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt 17 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Proszę pana sekretarza teraz bardzo. Proszę Państwa radnych o. Myślę, że już długo będziemy inaczej widzieć. Nie, nie ma 25. No to idą. Czterech za, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt 18 arabski, projekt uchwały w sprawie rozszerzenia.
głosowaliśmy przed chwilą. Teraz jesteśmy, przepraszam, panie radny, jesteśmy w punkcie 18. Kto z państwa radnych jest za? Na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt 20 arabski. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jana Potockiego na działalność dyrektora miejskiego zarządu budynków mieszkalnych w Kaliszu. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciw i wstrzymujących. Proszę państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt 21 arabski. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, dziękuję, nie ma głosów przeciw, nie ma wstrzymujących. Proszę państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt 22 arabski. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciw, wstrzymujących. Dziękuję. Proszę państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt 23 arabski. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wykazu przedmiotu działania stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Kto jest za? Zabrać głos można na tym punkcie. Będzie, jeśli będziemy głosujemy zaś nad porządkiem, tak? No, okej. Nie. To może jest bezprzedmiotowa uchwała. Głosujemy. Szanowni państwo, głosujemy.
5 głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące. Dziękuję. Proszę Państwa, o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt 27 narastki. Projekt uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję bardzo. Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad wprowadzenia w punkcie 5 rzymski, dodatkowy punkt 17 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 18 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 19 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 20 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Wodowskiego na działalność dyrektora miejskiego zarządu budynków mieszkalnych w Kaliszu. Punkt 31 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Projekt 22 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jędrzejewskiego na działalność koordynatora Straży Miejskiej Kalisza. W punkcie 23 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wykazu przedmiotu działania stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 24 projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 25 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałej Komisji Rady Miejskiej Kalisza. W punkcie 26 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. W punkcie 27 projektu uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Wysoka Rado, proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 czyli dopisanie po punkcie 16 na razie punktów od 17 do 27. Wysoka Rado, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przepraszam. Przepraszam. Punkt 3 rzymski. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo uwagę do protokołu z 7 sesji złożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej? Nie widzę, jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady podjętej na 7 sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Jeśli mogę, to chociaż kilka zdań, bo zawsze mamy tylko na papierze. Ach, ta nauczycielska dusza pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowni Goście. Oczywiście jak zwykle przekazuję zgodnie z tradycją, natomiast mam nadzieję, że Pan Przewodniczący się nie obrazi na mnie, że powiedziałem o nauczycielskiej duszy, bo to chyba jest komplement. Przynajmniej u mnie w rodzinie to jest komplement. Także chciałem uzupełnić tylko to, co Państwo dostaniecie na piśmie, ponieważ w ostatnim czasie miałem okazję trochę wyjeżdżać i nie wiem, czy do Państwa dotarło, że w Słupsku na zaproszenie prezydenta odbył się zjazd tak zwanych progresywnych prezydentów i burmistrzów. I tak mówiąc pokrótce, chodziło o to, aby nowi włodarze miast wymieniali się doświadczeniami i pomysłami,
a także tym, czego oczekują mieszkańcy, tak abyśmy rzeczywiście wdrażali te idee, z którymi szliśmy do wyborów, o tym, aby szyć miasta na miarę dla swoich mieszkańców, tak żeby oni czuli się tam jak najlepiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, co mówiłem na spotkaniu z Państwem dyrektorami naszych jednostek naukowych, czyli o naszej racji stanu i żebyśmy oprócz tego, że Kalisz jest najstarszym, najpiękniejszym i najbardziej ukochanym z miast przez nas, mieli na uwadze to, że Kalisz powinien być miastem fachowców i innowacji. Dlatego też staramy się tutaj z panem prezydentem Kijewskim, z panem naczelnikiem Wydziału Edukacji, z dyrektorami szkół podpatrywać rozwiązania rzeszowskie i pewnie państwa zdziwię również, ale z miasta Turek odnośnie szkolnictwa zawodowego, bo są takie miejscowości, które od 10 lat bardzo mocno przyłożyły się do tego tematu i dzisiaj są o kilka kroków przed nami w tym, aby dostosowywać właśnie rynek pracy, rynek nauczania oczywiście do rynku pracy. Więc to jeszcze to. Również z panem Krzysztofem Nosalem, starostą kaliskim, miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Stowarzyszenia Drogi S12, ponieważ jak państwo pamiętacie, zawsze powtarzałem, że przez Kalisz biegną dwa szlaki, czyli dwie drogi, droga numer 12 i 25 i zależy nam na tym, żebyśmy w ministerstwie przypominali o tym, że Kalisz zawsze się rozwijał dlatego, że leżał przy szlakach i te dwie drogi kiedyś pomagały Kaliszowi się rozwijać, a dzisiaj jesteśmy jedynym miastem na mapie przyszłości dróg, gdzie nie przebiega przez nasze terytorium droga w kategorii S. Dlatego też ucieszyło mnie to, że pan starosta Nosal, któremu gratulowałem, iż został wiceszefem Konwentu Starostów całej Polski, poparł tutaj tę akcję i wystąpił do wszystkich starostów, którzy są włodarzami powiatów na terenie przebiegu drogi numer 12, ażeby wystąpić do ministerstwa o wytyczenie szlaku takiego, jak kiedyś był, czyli przez całe terytorium kraju, czyli od naszych przyjaciół z Ukrainy do naszych przyjaciół po zachodniej stronie, czyli Niemiec, tak jak to zawsze była droga numer 12 i prowadziła przez cały kraj, a mniej więcej na środku było nasze miasto o znaczeniu naprawdę regionalne. I tylko tyle chciałem uzupełnić. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Życzę owocnych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję. Zawsze słowo słyszane też jest bardzo ważne. Dobrze jest papier, ale dobrze też usłyszeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie. Nad 1. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych odwołów głosowania na obszarze miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz sieci obwodowych komisji wyborczych. Materiały sesyjne strona od 1 do 14. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Rada Miejska Kalisza proponuje w drodze uchwały zarówno podziału gminy na stałe obwody głosowania, jak i konkretyzacji opisu granic obwodowych komisji wyborczych. Obszerną argumentację na ten temat zawiera uzasadnienie projektu uchwały. Załącznik przedstawia dokładny podział miasta na stałe obwody głosowania. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Głosów za, nie ma głosów wstrzymujących, nie ma przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 2. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015
2016 roku. Materiały sesyjne, strona 15 do 17. Podjęcie uchwały da możliwość głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborcom przebywającym tego dnia w szpitalu, zakładzie karnym i domu pomocy społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Urzędowego Rady Miejskiej w Kaliszu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A 3. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2016 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. To są strony 18 i 19. Ustawa o Funduszu Sołeckim nakłada na Radę Miejską Kalisza obowiązek podjęcia do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy stosownej uchwały, której wyraża zgodę lub jej nie wyraża na wyodrębnienie tego funduszu w budżecie gminy. Zgodnie z opinią Sołeck przedstawioną na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Rada Miejska Kalisza nie wyraża takiej zgody w odniesieniu do budżetu Kalisza na 2016 rok. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. W takim razie nie ma głosów wstrzymujących ani przeciw. Stwierdzam podjęcie uchwały, przyjęcie uchwały. A 4. Zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych miasta Kalisza. Strona 20 do 22. Ponieważ w 2015 roku kończy się 4-letnia kadencja Rady Osiedlowej, jest niezbędne podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę. Podstawą prawną stanowi ordynacja wyborcza do rad osiedli, która jest załącznikiem uchwały nr 7 łamane przez 93 łamane przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 5. Wyrażenia zgody na współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji wspólnego zadania pod nazwą Koordynacja szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Strony 23-24. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oddaje do wyłącznej właściwości gminy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku. Miasto Kalisz na podstawie mniejszego projektu uchwały podejmie współpracę z miastami, gminami, powiatami województwa wielkopolskiego w celu promocji szlaku piastowskiego. Będzie ona polegała również na udzieleniu dotacji celowej powiatowi gnieźnieńskiemu, liderowi przedsięwzięcia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kaliszu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących.
Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 6. Zawarcia porozumienia z powiatem kalickim. Strony 25-26. Podjęcie uchwały dotyczy współfinansowania przez powiat kalicki poradni psychologiczno-pedagogicznej, która funkcjonuje w Kaliszu, ale udziela pomocy także osobom z powiatu kalickiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Budżetu i Finansów, Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 7. Zawarcia porozumienia z powiatem krotoszyńskim. Strony 27-28. Podobnie jak w poprzednim punkcie, projekt ma na celu współfinansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kaliszu w zakresie wydawania opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu krotoszyńskiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciw, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 8. Określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2015 rok. Strony 29-32. Rada Miejska Kalisza jest obowiązana corocznie do dnia 31 marca przyjąć w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Mówi o tym ustawa o ochronie zwierząt. Każdorazowo projekt programu jest opiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii w Kaliszu oraz organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Wszystkie te warunki zostały spełnione przy projektowaniu niniejszej uchwały. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera uzasadnienie projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A 9. Udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Strony od 33-35. Miasto Kalisz udziela podmiotom dotacje na ochronę dziedzictwa kulturowego Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podziału tych środków dokonuje według zasad przyjętych uchwałą Rady w 2014 roku. W tym roku skorzysta z nich 8 podmiotów, by wykonać niezbędne prace restauratorskie zabytkowych obiektów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów, Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za?
25 głosów za. Nie ma przeciw, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 10. Zmieniająca uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu lub jego jednostko podległych. Warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Strony 36-37. Zmiana uchwały jest niezbędna z powodu konieczności uściślenia zapisów dotyczących pomocy de minimis, które zgłosił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich wprowadzenie uprości zasady korzystania z tej formy pomocy przez osoby potrzebujące. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 11. Określenia zasad i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Strona 38-40. Rada Miejska Kalisza, podejmując uchwałę, rozdziela środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną tej grupy społecznej w 2015 roku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Pozytywną opinię wydała również Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 12. Uchylająca uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. Strony 41-42. Rada Miejska Kalisza podjęła w 2014 roku stosowną uchwałę. Jednak Komitet Sterujący ZUS zdecydował na podstawie stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przekształceniu formy prawnej związku z ich stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dlatego uchylenie uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr 52/68/2014 z dnia 25 września 2014 roku jest konieczny. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisz. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały.
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza, strona 43 do 45. Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kalisza przedstawiło występowi przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Kaliszu. Jest on zgodny z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz korzystny dla klientów PWK. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Za. Nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 14. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2021. Strony 46 do 58. Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do UPR-u, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników Wydziału Edukacji oraz Wydziału Rozbudowy Miasta Inwestycji, a także dyrektora zarządu miejskich. Projekt uchwały omówił i pozytywnie zaopiniowała komisje merytoryczne: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Wysoka Rada, do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka. Proszę o jej omówienie panią Irenę Sawycką, skarbnika miasta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zadanie, które również jest w autopoprawce do zmian w budżecie. Chodzi o kwotę 75 tysięcy złotych. W wieloletniej prognozie finansowej muszą być dokonane zmiany w przedsięwzięciu wykonanie elewacji ratusza. Zwiększają się nakłady finansowe o kwotę 75 tysięcy. Zwiększa się limit w roku 2015 o 75 tysięcy i zwiększa się limit zobowiązań o 75 tysięcy złotych. Pieniądze to są niezbędne na wykonanie izolacji pionowej w ratuszu od strony wewnętrznej pomieszczeń kotłowni. Tyle, autopoprawka. Proszę ewentualnie o przegłosowanie. Dziękuję, skarbnik. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos, żeby go wykazać? Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o przegłosowanie najpierw autopoprawki. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Proszę teraz o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 15. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Strony od 59 do 78. Szczegółowe informacje w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Wnioski naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Otrzymaliście Państwo autopoprawkę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie
panią Irenę Sawicką, burmistrza miasta. Szanowni Państwo, do uchwały, która była omawiana na poszczególnych komisjach, musi być załączona również autopoprawka, bo od czasu, kiedy została przedłożona przedłożony został projekt uchwały, do tej pory wpłynęły niektóre wnioski i muszą być zrealizowane w ramach tej autopoprawki. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, pamiętacie Państwo, że 12 lutego na sesji przyjmowaliśmy zadanie zakup samochodu, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej. 220 tysięcy przekazywane miało być na fundusz wsparcia i to, bo najpierw przekazujemy z budżetu na fundusz wsparcia, później te pieniądze do nas wracają do naszego budżetu. Fundusz wsparcia jest przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Proszę Państwa, z tej kwoty 220 tysięcy, która była na wydatki majątkowe, należy wyodrębnić kwotę 760 zł. Są to pieniądze na działania informacyjno-promocyjne. Czyli w tym momencie kwota 220 tysięcy wpływa z powrotem do budżetu naszego w tym podziale. 219 240 zł, to są wydatki majątkowe na zakup tego samochodu, natomiast 760 zł to są wydatki bieżące, konkretnie na działania informacyjno-promocyjne. Przy omawianiu zakupu tego samochodu mówiliśmy również, że samochód będzie miał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 880 tysięcy złotych. Została podpisana umowa, wobec powyższego pieniądze te zwiększamy w budżecie naszym. Kwotę po stronie dochodów 880 tysięcy z przeznaczeniem na zakup tego samochodu i też znów z takim podziałem. 876 960 zł na wydatki majątkowe, natomiast kwota 3040 zł na wydatki bieżące jako działania informacyjno-promocyjne. Kolejna rzecz, która znajduje się w autopoprawce. Z chwilą, kiedy projekt uchwały był przedłożony, okazało się, że jest awaria kotła gazowego w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Złotej. Dlatego też dyrektor w ramach swojego budżetu proponuje, żeby zmniejszyć wydatki bieżące zakup usług remontowych o kwotę 12 tysięcy złotych, przeznaczyć to na wydatki majątkowe, konkretnie na wymianę kotła gazowego w budynku Zarządu Dróg Miejskich. Kolejne zadanie, które znalazło się w autopoprawce. Proszę Państwa, w planie Funduszu Obywatelskiego jest zadanie Park Miejski Reaktywacja, opracowanie koncepcji i projektu. Natomiast pewne zadania te, które są zadaniami majątkowymi w Funduszu Obywatelskim, znajdują się również w naszym funduszu, w planie wydatków majątkowych. I tam znajduje się zapis taki, Park Miejski, rewitalizacja, opracowanie koncepcji i projektu. Żeby uszczegółowić to, dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych i będzie brzmiało to zadanie. Park Miejski, reaktywacja, opracowanie koncepcji i projektu. Kolejna rzecz, taka dość duża, ona była również i w uchwale w sprawie zmian w budżecie. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa klasyfikacja budżetowa. Dotyczy to oświaty i tak, w szkołach, które są w zakresie budżetu miasta, został wprowadzony nowy rozdział 801-49, który ma nazwę następującą. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
Wobec powyższego, ponieważ ten rozdział został powstał nowy, wobec powyższego z poszczególnych szkół, z tych wydatków, które były na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki, mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, o indywidualnym nauczaniu, te kwoty z tych szkół zabieramy i jest to w budżecie miasta kwota 1 344 824 zł i tworzymy, wszystkie te pieniądze przesuwamy do tego rozdziału nowo utworzonego. W budżecie powiatu mamy podobną sytuację i jest to kwota w budżecie powiatu, którą przesuwamy do tego rozdziału, to jest 443 466 zł. I ostatnia rzecz znajdująca się w autopoprawce, proszę Państwa, to co było w wieloletniej prognozie finansowej, zwiększamy plan wydatków tutaj dotyczący działu 750, konkretnie na wykonanie elewacji ratusza, kwota 75 tysięcy zł, na jaki cel to już mówiłam wcześniej, natomiast to zwiększenie może być dokonane jedynie poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w szkołach podstawowych 75 tysięcy na zadaniu inwestycyjnym. Modernizacja dachu szkoły podstawowej nr 17 w Kaliszu. Były zapytania w czasie omawiania autopoprawki, czy to zadanie, modernizacja dachu szkoły podstawowej nr 17 będzie realizowane. Oczywiście będzie. Wydział zapewnia, że będzie, tylko była wyższa kwota zaplanowana. W tym momencie z kosztorysów wynika, że realizacja będzie za niższą kwotę. Wobec powyższego można dokonać tego przesunięcia. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Wysoka Rado, projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Merytoryczne, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Proszę teraz o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za? 20 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 16. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora miejskiego zarządu budynków mieszkalnych w Kaliszu. Strony 79-80. Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A 17.
rozpatrzenia skargi pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. Wysoka Rado, skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pierwszy zgłaszał się pan radny Chrzanowski, później pan radny Gabryśki. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Jeśli idzie o kwestię rozpatrzenia skargi na pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza, w paragrafie pierwszym tejże uchwały mamy jakby trzy punkty. W pierwszym z tych punktów mówi się o tym, że skarga jest częściowo zasadna. Zasadna w zakresie nielegalnego składowania odpadów w magazynie przy ulicy Wrocławskiej przez pana Patryka Majewskiego, prowadzącego działalność. Patryk Majewski, Darknet, z siedzibą w Poznaniu. Drodzy Państwo, ja miałbym prośbę o pewne wyjaśnienia dla osoby, która podpisała się tutaj pod uzasadnieniem, jak rozumiem, osoby, która też zapewne pracowała w tym zespole kontrolnym. Myślę tutaj o panu wiceprzewodniczącym, panu Martynie Zmudzie. A już mówię, o co chodzi. Nie jest ponumerowane, ale w tej części, gdzie odnosi się do tego pierwszego punktu, jest napisane, że skargę pana Zygmunta Bartolika należy uznać za zasadną w części nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez pana Patryka Majewskiego, który niezgodnie z decyzją prezydenta miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2013 roku prowadził zbieranie odpadów, co potwierdziła kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kaliszu przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku. Tak więc, drodzy Państwo, ja uważam osobiście i tutaj takie zdanie reprezentujemy jako Klub Platformy Obywatelskiej, że doszło do jakiegoś dość istotnego te naruszenia, bym powiedział, takiej logiki w rozumieniu pewnych rzeczy. Bo jeśli mówimy, że jest zasadna skarga na pana prezydenta, natomiast tu ewidentnie piszemy, że skarga jest zasadna, ale na pana Patryka Majewskiego, to ja się pytam, na kogo jest ta skarga? Bo w uchwale mamy skargę na pana prezydenta, na działalność pana prezydenta. A piszemy, że należy uznać zasadną część nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez pana Patryka Majewskiego, który niezgodnie z decyzją pana prezydenta. Czyli skarga w mojej ocenie powinna być uznana za niezasadną, tak? Ale no, chciałbym to mieć wyjaśnione, bo powiem szczerze, że kompletnie tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że uda się to panu Zmudzie wyjaśnić. I jeszcze jedna dość istotna kwestia w tej sprawie. Też brak mi pełnej wiedzy, ale myślę, że ponieważ są dzisiaj przedstawiciele wspólnego Kalisza, tutaj to prawdopodobnie to wyjaśnię. Mam przed sobą rejestr wpłat osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego Wspólny Kalisz. Czy to się wiąże z tym? Tak, wiąże się, absolutnie się wiąże. Dobrze, dziękuję bardzo. I w tych wpłatach mamy nazwisko pana Roberta Radomskiego, właściciela firmy czy nieruchomości, gdzie zostały składowane te odpady. No i stąd moje pytanie, czy to jest ta osoba, bo być może jest wielu Robertów Radomskich i prosiłbym o odpowiedź na te dwa dość istotne pytania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Moment, chciałbym się spytać, czy chce pan teraz, panie radny, czy po odpowiedzi pana Martina? Teraz bardzo proszę, zanim będzie odpowiedź. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem w imię przejrzystości i jawności działań Rady i władz naszego miasta zgłosić wniosek o
odczytanie protokołu kontroli zespołu kontrolnego dotyczącego tej skargi. A motywuje to tym, że Szanowni Państwo, początkowo pracując jeszcze w komisji rewizyjnej, koordynator zespołu kontrolnego przedstawił w innym, że tak powiem, świetle, czy inaczej tą sprawę i inaczej ta skarga miała być rozpatrywana. Teraz też to jest przedstawione troszeczkę inaczej. Być może jakieś dodatkowe materiały tutaj doszły i żeby mieć pewność, jak głosować tutaj w tym wypadku i jasność całej sytuacji, sądzę, że to nie zajmie dużo czasu, jeśli by przewodniczący komisji czy koordynator zespołu kontrolnego odczytał treść tego protokołu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy, może proponuję na to takie rozwiązanie, że zanim pan przewodniczący czy pan koordynator udzieli odpowiedzi szczegółowej, to mamy prośbę, aby zapoznać Wysoką Radę z całym protokołem. Uważam, że to jest stosowne. Jak najbardziej pan przewodniczący decyduje, czy sam przedstawia, czy koordynator. Proszę. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przepraszam, czego się uczymy. Dobrze. Oczywiście, że udzielę panu prezydentowi głosu, ale pan wniosek formalny o przeczytanie czy przedstawienie całego wniosku Wysokiej Radzie, a więc wniosek formalny, Wysoka Rada musi głosować. A więc, Szanowni Państwo, wniosek formalny pana radnego Mirosława Gawrysiaka o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Zbadania Skargi pana Bartuszka. Kto jest za przedstawieniem Wysokiej Radzie protokołu z prac komisji? Bardzo proszę. Kto jest za podjęciem tego wniosku? Proszę pana sekretarza o policzenie. Oczywiście, te osoby, które uważają, że są tym bezpośrednio włączone, to proszę o włączenie z głosowania. To jest niepologiczne. Bardzo proszę pana sekretarza. 23 głosy są za tym, aby przedstawić Wysokiej Radzie protokół z badania skargi. Bardzo proszę, od tego zaczniemy. Zapraszam do przedstawienia protokołu. Kto przedstawi? Bardzo proszę. Panie prezydencie, zaraz zabiorę głos po następny. Przejdziemy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko woli wyjaśnienia chcę powiedzieć, że protokół skargi pana Bartolika ma, nie wiem, koło 12-15 stron, one tu nie są ponumerowane, z czym, że pan Bartolik w swojej skardze poruszał cztery kwestie. I moje pytanie jest takie, czy mam przeczytać cały protokół, w którym wyjaśniamy wszystkie cztery zarzuty. Ja je teraz przeczytam Państwu, jak one brzmiały. Pan Zygmunt Bartolik w korespondencji mailowej przekazanej za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi kilka kwestii. Pierwsza. Ja, przepraszam, głosowaliśmy nad przedstawieniem całego protokołu. Całego, czyli czytamy wszystkie. Tak jest, bardzo dobrze. Jeśli tak, to w takim razie z miłą chęcią. Pan będzie słuchał, a pan będzie czytał. Dobrze. Proszę pan sobie wziąć kogoś do pomocy. Bardzo proszę. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza powołanego w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających sprawy poruszone w skardze pana Zygmunta Bartolika na działalność prezydenta miasta Kalisza. Do zbadania skargi został powołany zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w składzie
Dariusz Witoń, koordynator, Magdalena Spychalska, członek, Adam Koszada, członek. Kalisz, 12 lutego 2015 roku. Wtedy ten protokół został przedstawiony na posiedzeniu. Pismem numer BLO kreska 0600 kreska 6346 0102 2014 kreska WD z dnia 23 października 2014 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich przesłało e-maile pana Zygmunta Bartolika zamieszkałego w Kaliszu, ulica Promienna 6, z prośbą o rozpatrzenie ich zgodnie z kompetencjami oraz udzielenie zainteresowanemu stosownych wyjaśnień. Mając na względzie wielowątkowość spraw poruszanych w tych materiałach, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesłała ją dwutorowo do Rady Miejskiej Kalisza oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Pismem z dnia 5 listopada 2014 roku kierowanym do pana Zygmunta Bartolika ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza pan Radosław Kołaciński poinformował zainteresowanego, że organem właściwym do rozpatrzenia jego skargi na działalność Janusza Pęcherza, poprzedniego prezydenta miasta Kalisza, będzie po ukonstytuowaniu się nowa Rada Miejska Kalisza, gdyż... Przepraszam panie radny, pani mecenas jeszcze ma uwagę bardzo stosowną. Proszę bardzo do mikrofonu. Prosiła przy odczytywaniu protokołu pominąć dane osobowe, które byłyby chronione, tak? Jeszcze raz muszę powtórzyć, bo przeszkodziłem panu. Bardzo proszę. Należy może tak? Nie przeczytam. Wniosek czytamy, ale... Rozumiem, panie przewodniczący, że będę czytał wszystko z wyjątkiem bez nazw firm i nazwisk osób, które... Tylko na razie jest wyjaśnione tylko jedno, że jest to pan skarżący i tylko jego nazwisko pan. Dobrze, bardzo proszę. O nieczytaniu danych osobowych osób fizycznych, tak? Dane dotyczące firmy, nazwy, to nie jest dane, nie są dane chronione. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą pomoc. Taki był wniosek Wysokiej Rady, Wysoka Rada, gdzie on za to odpowiedzialny. Bardzo proszę, słuchamy. Wszyscy cierpliwie słuchamy. Pismem z dnia 5 listopada 2014, pozwolę sobie rozpocząć od ostatniego akapitu, kierowanym do pana Zygmunta Bartolika, ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, pan Radosław Kołaciński, poinformował zainteresowanego, że organem właściwym do rozpatrzenia jego skargi na działalność Janusza Pęcherza, poprzedniego prezydenta miasta Kalisza, będzie po ukonstytuowaniu się nowa Rada Miejska Kalisza, gdyż na dzień 16 listopada 2014 roku zostały zarządzone wybory samorządowe. Nowa Rada Miejska Kalisza uchwałą numer 4/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie przedmiotowej skargi. Skarżący w korespondencji e-mailowej przekazanej za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi kilka kwestii. Po pierwsze, sprawę nielegalnego składowania odpadów przez firmę z Poznania, żeby już uniknąć jakichś wątpliwości, w magazynie przy ulicy... W nazwie firmy jest imię i nazwisko właściciela firmy oraz człon rozszerzający. W związku z tym odczytuję. Przez firmę Patryk Majewski Darkness z siedzibą w Poznaniu. W magazynie przy ulicy Wrocławskiej, nie wiem czy numery mogę odczytać, 152-186 w Kaliszu. Druga kwestia podnoszona w skardze to sprawa niewłaściwie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej. Trzecia kwestia, sprawę odprowadzenia ścieków z nieruchomości, której właścicielem jest spółka
PKP SA przy ulicy Szczypiornickiej 69 oraz czwartą kwestię, sprawę naprawy nawierzchni w ulicy Szczypiornickiej. W kwestii punktu pierwszego. Sprawa nielegalnego składowania odpadów przez firmę Patryk Majewski Darkness z siedzibą w Poznaniu w magazynie przy ulicy Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu, pozostającym we władaniu firmy Robert Radomski AG. Korespondencja pana skarżącego, że tak będę mówił, została przekazana do Rady Miejskiej Kalisza przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Trafiła równocześnie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a dalej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pismem numer, pominę już numery, żeby to nie przedłużać, z dnia 10 listopada 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Kaliszu, udzielił szczegółową odpowiedź skarżącemu w tym temacie. Jednocześnie w przedmiotowej sprawie ustalono, co następuje. Przedsiębiorca Patryk Majewski Darkness z siedzibą w Poznaniu uzyskał 18 kwietnia 2013 roku decyzję prezydenta miasta Kalisza zezwalającą na zbieranie odpadów w magazynie M14 na terenie nieruchomości przy ulicy Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu. Przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwienia. W przedmiotowej decyzji określono rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania oraz określono miejsce i sposób ich magazynowania. Odpady powinny być zbierane i magazynowane selektywnie w zamkniętych szczelnych opakowaniach, pojemniki, worki, beczki, ustawionych w wydzielonych miejscach magazynu. Procedura udzielania zezwolenia, o którym mowa wyżej, jest ściśle określona wymogami ustawy o odpadach. Ustawa określa też jednoznacznie zakres wniosku i zezwolenia na zbieranie odpadów. Samo zezwolenie jest zaś decyzją związaną, co oznacza, że wnioskujący ma roszczenie publiczno prawne o udzielenie zezwolenia pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych. W ten sposób ustawodawca chroni prawo podmiotowe przedsiębiorców do wolności działalności gospodarczej. W latach 2013-2014 na terenie Kalisza wydanych zostało 18 decyzji zezwalających na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przedsiębiorcy zbierającego odpady na terenie nieruchomości przy ulicy Wrocławskiej 152-186 prawo zostało wykorzystane, jak się później okazało, do działalności niezgodnej z prawem. W lipcu 2013 roku WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Kaliszu przeprowadziła kontrolę przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej działalności. Kolejna kontrola 25 listopada 2013 roku. Wystąpienie numer 91/13 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawiające informacje o ustaleniach kontroli zostało wydane dopiero dnia 13 grudnia 2013, lipiec, grudzień, tutaj zwracam Państwa uwagę. Ustalenia kontroli wskazywały na magazynowanie odpadów niezgodnie z udzielonym zezwoleniem. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego i sanitarnego pojemników przeznaczonych do zbierania i magazynowania odpadów oraz należytego ich zabezpieczenia. Pojemniki nie były szczelnie zamknięte, część pojemników była przewrócona i otwarta. Z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej wynika, że Patryk Majewski, prowadzący działalność Darkness, z dniem 19 listopada 2013 roku zawiesił działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu odpadów. Nie oznacza to, że został on zwolniony z wypełnienia obowiązków,
posiadacza odpadów w zakresie postępowania z odpadami. W związku z tym przedsiębiorca został wezwany do prezydenta miasta Kalisza, czyli przez organ udzielający zezwolenia, do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. Wezwanie z dnia 9 stycznia 2014 roku z terminem usunięcia naruszeń do dnia 28 lutego 2014 roku. W dniu 12 marca 2014 roku przedstawiciele Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu dokonali oględzin mających na celu sprawdzenie wykonania przedmiotowych zaleceń. W związku z nieusunięciem nieprawidłowości w zakresie zbierania i magazynowania odpadów, zezwolenie na zbieranie zostało cofnięte decyzją prezydenta miasta Kalisza z dnia 17 marca 2014 roku. Nakazano przedsiębiorcy niezwłocznie usunięcie odpadów i skutków prowadzonej działalności objętej cofniętym zezwoleniem na koszt własny przedsiębiorcy. W obecnym stanie faktycznym i prawnym odpady są magazynowane w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kolejna kontrola przeprowadzona 5 września 2014 roku przez przedstawicieli Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wykazała, że obowiązki nałożone w decyzji na przedsiębiorcę nie zostały wykonane. Na tej podstawie podjęto decyzję o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Niezależnie od powyższego, 13 grudnia 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Kaliszu, zawiadomił prokuraturę rejonową w Kaliszu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu odpadów wbrew przepisom w takich warunkach lub w taki sposób, że może to grozić życiu lub zdrowiu człowieka. To jest czynu określonego w artykule 183 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny. Udaremnieniu i utrudnianiu wykonywania czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska, to jest czynu określonego w artykule 225 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny. Ponadto 23 grudnia 2013 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zawiadomiła prokuraturę rejonową w Kaliszu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu odpadów niebezpiecznych w takich warunkach lub w taki sposób, że może to doprowadzić do pożaru bądź eksplozji materiałów łatwopalnych lub rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, stwarzając przy tym zagrożenie życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach. To jest czyn określonego w artykule 164 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 97 roku Kodeks Karny. Postanowieniem z dnia 13 maja 2014 roku prokuratura rejonowa w Kaliszu zawiesiła śledztwo prowadzone przeciwko Patrykowi Majewskiemu z uwagi na brak danych co do miejsca pobytu podejrzanego. Po upływie ponad 6 miesięcy w dniu 2 grudnia 2014 roku, już po wyborach samorządowych, prokuratura rejonowa w Kaliszu podjęła zawieszone postępowanie przeciwko Patrykowi Majewskiemu, podejrzanemu o czyn z artykułu 183 paragraf 1 Kodeksu Karnego oraz o podjęciu umorzonego postępowania w sprawie zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie magazynu firmy Darkness w Kaliszu, to jest o czyn z artykułu 183 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Po wpłynięciu pisma
Z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada 2014 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Kalisza, który również zajął się tym tematem. Z protokołu tego zespołu można przeczytać, i tutaj są cytaty. Szacuje się, że w magazynie znajduje się około 3000 ton substancji niebezpiecznych, a koszt ich usunięcia mieści się w granicy 5 do 10 milionów złotych. W protokole znajduje się również informacja, i tu kolejny cytat z tego protokołu. W Polsce jest zanotowanych ponad 20 takich przypadków i jest to dobrze zorganizowany proceder oraz, że, kolejny cytat, ostatecznego rozwiązania problemu trzeba szukać w inicjatywie uszczelnienia prawa. Poprzedni prezydent miasta Kalisza podczas spotkania tego zespołu zapowiedział, że wystąpi z dodatkowym pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o jak najszybsze podjęcie stosownych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Pismo numer kierowane do RDOŚ w Poznaniu zostało sporządzone jeszcze tego samego dnia, to jest 5 listopada 2014 roku. Należy również wspomnieć, że po omówionym powyżej spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Kalisza przedstawiciele Urzędu Miejskiego uczestniczyli w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas którego wymieniono doświadczenia w rozwiązywaniu tego typu problemów. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zajmowało się podobną sprawą usunięcia odpadów w komornikach. Proces ten trwał tam około 4 lat. W komornikach wykonanie zastępcze podjęto po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, które nie przyniosło oczekiwanych skutków. Obiekt, w którym nielegalnie przechowywane były odpady w komornikach, podlegał, podobnie jak to się dzieje obecnie w Kaliszu, kontroli właściwych służb. W związku z faktem, że do dziś w budynku magazynu M14 na terenie nieruchomości przy ulicy Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu, tu są jeszcze numery działek i obręby, to już pozwolę sobie tego nie czytać, znajdują się zdeponowane przez Patryka Majewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Darkness z siedzibą w Poznaniu, odpady niebezpieczne, w tym odpady łatwopalne, drażniące, groźne dla środowiska i związane z tym rosnące zagrożenie skażenia środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, poprzedni prezydent Kalisza wystąpił z wnioskiem z dnia 14 listopada 2014 roku, na 2 dni przed wyborami, o przeprowadzenie kontroli obiektu i jego bezpośredniego otoczenia odpowiednio do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Pismo wzywające wyżej wymienione służby do przeprowadzenia stosownych kontroli obiektów i jego otoczenia zostało sporządzone z datą 14 listopada 2014 roku, to jest na 2 dni przed pierwszą turą ostatnich wyborów samorządowych, o czym już mówię. Powyższe działanie było, zdaniem kontrolujących, spowodowane wpływem pisma pana Zygmunta Bartolika, przekazanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zbadania przez Radę Miejską Kalisza. O wpływie tego pisma wiedział bowiem były prezydent miasta Kalisza, który dokonał na tym piśmie dekretacji o treści, tu ją zacytuję, pan Stefan Kłobucki, sekretarz, jest data 28 października 2014 rok i zaopatrzył ją swym podpisem. Na podstawie artykułu 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2014 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w dniu 18 listopada 2014 roku zostało dokonane zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wystąpiono także do właściciela nieruchomości przy ulicy Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu, Roberta Radomskiego AG z siedzibą w Kaliszu, o oznakowanie terenu wokół magazynu ostrzegające o niebezpieczeństwie. Niezależnie od powyższych ustaleń w sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne wykonania przez przedsiębiorcę Patryka Majewskiego Darkness obowiązku usunięcia odpadów z przedmiotowego obiektu nałożoną decyzją prezydenta miasta Kalisza z dnia 17 marca 2014 roku. W dniu 12 stycznia 2015 roku radni Magdalena Spychalska oraz Dariusz Witoń, przedstawiciele Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza wraz z pracownikami Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu dokonali oględzin terenu wokół obiektu, które potwierdziły fakt, że obiekt, w którym przechowywane są odpady, jest monitorowany systemem kamer zamontowanych na ścianach magazynu i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na zewnątrz magazynu nie stwierdzono wyczuwalnego zapachu chemikaliów. Badając dokumenty zgromadzone w sprawie, kontrolujący ustalili ponadto, że pismem, tu jest jego numer, z dnia 14 stycznia 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Kaliszu, poinformował, że w dniach od 12 do 18 grudnia 2014 roku WIOŚ w Poznaniu przy udziale przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przeprowadził kontrolę magazynu, w którym znajdują się pozostawione przez pana Patryka Majewskiego odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W piśmie tym napisano m.in., i tutaj zacytuję dosyć długi fragment tego pisma. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Pożarnej po uprzednim rozpoznaniu stwierdzili, że stężenia substancji chemicznych w powietrzu w magazynie nie były szkodliwe dla zdrowia. Dokonano oględzin wewnątrz magazynu, ustalając, co następuje. Po pierwsze, magazyn jest zapełniony odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w stopniu uniemożliwiającym wejście do magazynu od bramy bocznej, południowo-zachodnia część magazynu, oraz utrudniającym wejście do magazynu od strony bramy głównej, południowo-wschodnia część magazynu. Po drugie, w obrębie magazynu na posadzce stwierdzono wyraźnie zastalone ślady po wycieku substancji chemicznych oraz wyczuwalny zapach chemikaliów. Po trzecie, wokół magazynu nie stwierdzono wyczuwalnego zapachu rozpuszczalników lub innych substancji chemicznych. Nie stwierdzono także nowych wycieków na ścianach magazynu. Po czwarte, bramy magazynu były zabezpieczone kłódkami, natomiast otwory okienne zostały zabezpieczone siatką. Koniec długiego cytatu z protokołu, o którym mówię. W dniu 30 stycznia 2015 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 stycznia bieżącego roku, w którym RDOŚ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w artykule 15 ust. 1 punkt 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w związku ze zgłoszeniem prezydenta miasta Kalisza wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w powierzchni ziemi i wodach na terenie działki położonej przy ulicy Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu. W piśmie tym napisano m.in., że w ocenie prezydenta miasta Kalisza zgłaszającego, i tutaj będę cytował, istnieje niebezpieczeństwo rozszczelnienia pojemników zawierających odpady niebezpieczne i wystąpienia niekontrolowanej emisji substancji niebezpiecznych dla powietrza, ziemi i gleby, a także samozapłonu i wybuchu. Koniec cytatu.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu ma w tej sprawie jednak odmienne zdanie, pisząc m.in., że, i tu będzie kolejny cytat, wniosek można rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w środowisku na skutek upływu czasu pozostawania odpadów w magazynie. W oczywisty sposób to prawdopodobieństwo wraz z upływem czasu rośnie, ale na podstawie zebranych dowodów i oceny stanu faktycznego obecnie nie da mu się przypisać cechy prawdopodobieństwa wysokiego. Odpady są zgromadzone w zamkniętym magazynie, w beczkach i pojemnikach, w części zabezpieczonych czarną folią. Na zewnątrz budynku, zgodnie z protokołem kontroli wojewódzkiego inspektora numer KAL 288/2014 roku, nie stwierdzono wyczuwalnego zapachu substancji chemicznych, a na ścianach magazynu nie stwierdzono nowych śladów zawilgocenia, sugerujących możliwość wypływania nieznanych substancji z magazynu. W studzience kanalizacyjnej nie stwierdzono obecności substancji chemicznych. Koniec drugiego cytatu. Pisząc dalej, że, i tu jeszcze fragment, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do usunięcia skutków prowadzonej działalności na własny koszt, a prezydent miasta Kalisza wszczął już stosowne postępowanie egzekucyjne. I tu jest podsumowanie tegoż punktu. Analizując materiał zgromadzony w sprawie, trudno oprzeć się obawom pana Zygmunta Bartolika o zdrowie i życie swoich najbliższych. Trudno nie zrozumieć pana Bartolika, który w swej licznej korespondencji kierowanej do wszystkich możliwych urzędów, w tym do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, próbuje zwrócić uwagę na ten problem, domagając się usunięcia niebezpiecznych odpadów przemysłowych przechowywanych nielegalnie w bliskiej odległości jego domu. Zniecierpliwienie piszącego z pewnością zwiększa jeszcze fakt, że do dnia dzisiejszego nie jest znana data ostatecznego usunięcia tych odpadów z magazynu przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. To wszystko sprawia, że skargę pana Zygmunta Bartolika należy uznać za zasadną w części nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez pana Patryka Majewskiego, który niezgodnie z decyzją prezydenta miasta Kalisza numer, pominę, z dnia 18 kwietnia 2013 roku prowadził zbieranie odpadów, co potwierdza kontrola wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Kaliszu prowadzona na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku. Jednocześnie należy dodać, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalając ułatwienia dla przedsiębiorców, likwidując zabezpieczenia finansowe związane z prowadzoną działalnością na zbieranie odpadów, nie potrafił zabezpieczyć pozostałych obywateli przed ewentualnymi skutkami tego typu działalności. Zespół kontrolny zwróci się za pośrednictwem komisji rewizyjnej do władz miasta z formalnym wnioskiem o zainteresowanie problemem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz miejscowych parlamentarzystów, prosząc jednocześnie o podjęcie pilnych działań mających na celu z jednej strony uszczelnienie prawa, aby takie nielegalne składowiska nie powstawały w naszym kraju, a z drugiej strony o zapewnienie środków finansowych na pomoc finansową dla samorządów w unieszkodliwianiu nielegalnych składowisk odpadu. Kończąc analizę tego punktu, warto również zauważyć, że panu Zygmuntowi Bartolikowi udzielono odpowiedzi na jego wcześniejsze pisma i odpowiednio na pismo z dnia 8 października 2014 otrzymał odpowiedź 1 października 2014 roku, a na pismo z dnia 20 listopada 2014 roku oraz e-mail z 28 listopada 2014 roku odpowiedź otrzymał 13 listopada 2014 roku. I na tym kończy się ten punkt dotyczący sprawy odpadów przy ulicy Wrocławskiej. Kolejny punkt w niniejszym protokole. Sprawa niewłaściwie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej.
Pierwotnie oczyszczanie ścieków przy ulicy Szczypiornickiej została wykonana z przeznaczeniem do oczyszczania ścieków wytwarzanych w obiektach przystanku kolejowego PKP. Sukcesywnie teren w rejonie ulicy Wrocławskiej został zagospodarowany zabudową przemysłową, usługową, dydaktyczną i mieszkaniową. Wody z tej oczyszczalni zawsze trafiały do rzeki Piwoni. Do 2005 roku oczyszczalnia ta była eksploatowana przez nieistniejące już przedsiębiorstwo Agroma, przy czym największa ilość ścieków oraz największy zawarty w nich ładunek zanieczyszczeń dopływał z terenu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Po tym okresie w związku ze zmianą charakteru prowadzonej działalności na terenie byłej Agromy ilość ścieków dopływających z tego terenu do oczyszczalni zdecydowanie zmalała. Po wybudowaniu w 2012 roku kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej podmioty zlokalizowane w rejonie tej ulicy, w tym Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, podłączyły się do kanalizacji, wykorzystując naturalne spadki istniejących kanalizacji zakładowych. Obiektami, z których ścieki nadal są kierowane do oczyszczalni, są obiekty będące własnością Robert Adamski AG, dzierżawione w części przez inne podmioty. Ponadto do cieku Piwonia częściowo przez istniejącą oczyszczalnię doprowadzone są wody odpadowe i roztopowe spływające z terenu osiedla Szczypiorno przynależnego do zlewni tej rzeki. Urządzenia oczyszczalni nie spełniają wymogów w zakresie oczyszczania ścieków wprowadzonych do wód powierzchniowych określonych na podstawie prawo wodne z 2001 roku. Nie zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla tej instalacji. Wprowadzenie ścieków z oczyszczalni do rzeki Piwoni odbywa się w ramach szczególnego korzystania z wód. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, organem posiadającym kompetencje do kontrolowania tego obiektu jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzją z dnia 10 stycznia zobowiązał przedsiębiorcę Robert Radomski AG siedzibą w Kaliszu do usunięcia w terminie do 30 września 2014 roku naruszenia polegającego na wprowadzeniu do środowiska ścieków z instalacji oczyszczania ścieków przy ulicy Szczypiornickiej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Termin ten został ustalony po uwzględnieniu konieczności opracowania dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji zakładowej w sposób umożliwiający skierowanie ścieków do kanalizacji przy ulicy Wrocławskiej. Należy nadmienić, że oczyszczalnia ścieków znajduje się na terenie zamkniętym w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska. W związku z powyższym stosownie do przepisu artykułu 140 ust. 2a ustawy prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska, które odbywa się na terenach zamkniętych, jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Z powyższego wynika, że prezydent miasta Kalisza jako organ ochrony środowiska stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących go prawa nie posiada kompetencji do przeprowadzenia kontroli wskazanej instalacji i wydania decyzji nakazowej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu artykułu 17 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska po 30 września bieżącego roku 2014 roku, czyli po upływie terminu wykonania obowiązku określonego wyżej w imieniu decyzji, Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wystąpił do delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o udzielenie informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji ustaleń decyzji. Zgodnie z artykułem 12 ust. 4 punkt 1 tejże ustawy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
może upoważnić pracowników inspekcji do wydania w trakcie kontroli decyzji w przedmiocie wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska, jeśli zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednie zagrożenie zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Pismem numer, to jest pismo skarżącego z dnia 10 listopada, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego już w połowie, już po wpływie pisma pana Zygmunta Bartolika przekazanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Kaliszu, poinformował, że termin usunięcia przez Roberta Radomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Radomski AG, poinformował, że termin usunięcia naruszenia polegającego na wprowadzeniu do środowiska ścieków z instalacji do oczyszczalni ścieków przy ulicy Szczypiornickiej w Kaliszu bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego nie został dotrzymany. W sprawie tej Robert Radomski zwrócił się do WIOŚ o prolongatę wyznaczonego terminu do dnia 30 czerwca 2015 roku. Ale wniosek ten nie został przez Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska uwzględniony. Decyzją numer z dnia 16 listopada 2014 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odmówił zmiany ostatecznej decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2013 roku ustalającej termin usunięcia naruszenia polegającego na wprowadzeniu do środowiska ścieków z instalacji do oczyszczania ścieków przy ulicy Szczypiornickiej w Kaliszu bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na dzień 30 września 2014 roku. W uzasadnieniu wskazanej decyzji Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podkreślił m.in., że w interesie społecznym leży przede wszystkim dotrzymanie standardów ścieków wprowadzonych do środowiska. Tymczasem wyniki analizy próbek ścieków pobranych z oczyszczalni ścieków przy ulicy Szczypiornickiej w czasie kontroli przeprowadzonej po złożeniu przez stronę wniosku o zmianę przedmiotowej decyzji wskazują znaczące naruszenie warunków dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zwłaszcza w zakresie takich wskaźników jak CHZT, zawiesin ogólnych i azotu ogólnego. Jak zauważa Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w interesie społecznym należy także wypełnienie ustawowego obowiązku polegającego na przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dalsze naruszenie wymagań ochrony środowiska nie leży w interesie publicznym. Kolejne działania WIOŚ w Poznaniu, delegatury w Kaliszu, polegające na wstrzymaniu użytkowania instalacji zostaną podjęte niezwłocznie po stwierdzeniu ostateczności przedmiotowej decyzji. Przedsiębiorca od tej decyzji złożył odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednocześnie WIOS w Poznaniu, delegatura w Kaliszu poinformował, że instalacja do oczyszczania ścieków przy ulicy Szczypiornickiej w Kaliszu jest zlokalizowana na terenie zamkniętym. W związku z tym WIOS wystąpił do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, to jest organu właściwego w sprawie wykorzystania urządzeń wodnych, a także ich likwidacji, o podjęcie postępowania mającego na celu likwidację urządzeń wodnych wykorzystywanych przez Roberta Radomskiego jako oczyszczalnia ścieków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 2 grudnia 2014 roku próbował pozbyć się tematu i przekazał go do prezydenta miasta Kalisza, stwierdzając, że działka jedna z działek nie jest wymieniona w decyzji numer 3 ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
I tu jest ich publikacja. Szczegółowa analiza przeprowadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu jednoznacznie potwierdziła, że działka, na której położona jest oczyszczalnia, posiada numer ewidencyjny 134/13. Tu jest wtrącenie, że w piśmie WIO skierowanym do RZGW w Poznaniu zamiast 134/3 było 134/13, czyli pozostaje terenem zamkniętym. W związku z powyższym wniosek WIOŚ w Poznaniu delegatury w Kaliszu został zwrócony według właściwości do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, to jest organu właściwego do załatwienia przedmiotowej sprawy. I oto podsumowanie tegoż punktu. Reasumując opisany w tym punkcie materiał, należy stwierdzić, że prezydent miasta Kalisza nie jest organem, który jest uprawniony do załatwienia przedmiotowego problemu. Jednakże chcąc dokładnie zgłębić temat zgłoszony przez pana Zygmunta Bartolika, zespół kontrolny opisał szczegółowo dostępne w sprawie dokumenty znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tym samym pokazując, że ten temat nie jest obojętny obecnym radnym Rady Miejskiej Kalisza. Na tym się kończy omawianie punktu drugiego. Jeszcze dwa przed nami. Przechodzę do trzeciego. Nie, już tutaj jest, to już jest może mniej, także już tutaj pozwolę sobie to skończyć. Sprawa odprowadzania ścieków z nieruchomości, której właścicielem jest spółka PKP SA przy ulicy Szczypiornickiej 69. Sposób zagospodarowania ścieków na nieruchomości przy ulicy Szczypiornickiej 69 w Kaliszu, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, której temat omawialiśmy w poprzednim punkcie niniejszego protokołu, podlegał kontroli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej pod kątem wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakres tych kontroli obejmował m.in. posiadanie dowodów zapłaty za usługę opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska we wrześniu 2014 roku nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Mieszkańcy posesji posiadali umowę na pobór wody zawartą z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. w Kaliszu i przedstawili dokumenty potwierdzające opłatę za usługę wywozu nieczystości ciekłych. Pan Zygmunt Bartolik, który poruszał te kwestie w swojej korespondencji, która trafiała do Urzędu Miejskiego, był o powyższych ustaleniach informowany odpowiednio. I tu są trzy pisma, które pan Bartolik otrzymał, czyli na pismo z dnia 8 października otrzymał 1 października odpowiedź, na pismo z dnia 22 października otrzymał już wcześniej, przepraszam, pismem z dnia 22 października otrzymał odpowiedź na jego mail z 15 października oraz pismem z dnia 20 listopada oraz mailem z 28 listopada otrzymał odpowiedź na jego mail z 20 listopada 2014 roku. Także tutaj w tym zakresie akurat na bieżąco też jest prowadzona korespondencja. Należy nadmienić, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej prowadził działania mające na celu likwidację zbiornika bezodpływowego Szamba i podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy posesji również tego chcieli, wnioskując do właściciela nieruchomości Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna o podłączenie tej nieruchomości do kanalizacji miejskiej. Działania, o których mowa wyżej, zakończyły się sukcesem, bowiem w styczniu 2015 roku wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej budynku przy ulicy Szczypiornickiej 69 w Kaliszu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Tym samym zaprzestano użytkowania zbiornika bezodpływowego, który w najbliższej przyszłości zostanie definitywnie zlikwidowany. Odbiór techniczny przyłącza został dokonany w dniu 16 stycznia 2015 roku. Należy dodać także, że w obecnej kadencji kaliskiego samorządu budynek wielorodzinny należący do PKP, zlokalizowany przy ulicy Szczypiornickiej 73, jakby bliskie odległości,
W wyniku przeprowadzonej kontroli i działań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu został podłączony do kanalizacji, do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a tym samym zlikwidowany został duży wyciek ścieków z posesji do przydrożnego rowu. Reasumując podsumowanie trzeciego punktu, reasumując opisany w tym punkcie materiał, należy stwierdzić, że problem zgłaszany przez pana Zygmunta, przez skarżącego, został rozwiązany na początku obecnej kadencji Rady Miejskiej Kalisza. Tym samym na dzień 9 lutego 2015 roku skargę pana Bartolika w przedmiotowym zakresie należy uznać za bezzasadną. Kolejny punkt. Sprawa naprawy nawierzchni przy ulicy Szczypiornickiej. W ramach projektu pod nazwą Przebudowa miejskiego systemu odprowadzenia ścieków w Kaliszu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w latach 2007-2008 w Kaliszu prowadzona była budowa kanalizacji sanitarnej, która przebiegała m.in. w ulicy Szczypiornickiej. Inwestycja była prowadzona i nadzorowana przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Zanim przystąpiono do tego zadania, nawierzchnia ulicy Szczypiornickiej była częściowo gruntowa, a częściowo wyłożona kamieniami polnymi, tak zwane kociełby. Projekt budowy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczypiornickiej obejmował również odtworzenie nawierzchni, czyli przywrócenie jej do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem budowy kanalizacji. Po zakończeniu budowy kanalizacji nawierzchnia gruntowa została odtworzona, a później wielokrotnie poprawiana przez wykonawcę. Problem z odtworzeniem tej gruntownej nawierzchni polegał na tym, iż głębokie wykopy pod kanalizację naruszyły ugruntowaną i ustabilizowaną od lat nawierzchnię drogi gruntowej. Pojawił się również problem, że po opadach na drodze pojawiało się uciążliwe dla mieszkańców błoto. Interwencje mieszkańców spowodowały, że podjęto decyzję o położeniu w ulicy Szczypiornickiej mikrodywanu asfaltowego. Zgodnie z postanowieniami umowy numer, pominę, z dnia 9 maja 2008 roku, Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o. w Kaliszu zobowiązało do się zakończyć roboty do dnia 30 maja 2008 roku. Jednocześnie w umowie zapisano, że wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji upłynął w czerwcu 2010 roku. Przeprowadzony przegląd pasa drogowego w tamtym okresie przez inspektora ze strony Zarządu Dróg Miejskich nie wykazał wówczas usterek. W dniu 12 stycznia 2015 roku Magdalena Spychalska i Dariusz Witoń, radni Rady Miejskiej Kalisza, wraz z Krzysztofem Gałką, dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, dokonali oględzin nawierzchni ulicy Szczypiornickiej w Kaliszu. W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono lokalne zaniżenia oraz spękania bitumicznej nawierzchni jezdni. Analizując podsumowanie tegoż punktu, analizując zgromadzony w tym zakresie materiał, należy stwierdzić, że po wybudowaniu kanalizacji w ulicy Szczypiornickiej nie tylko doprowadzono drogę do stanu poprzedniego, ale zdecydowanie poprawiono jakość tej drogi gruntowej, utwardzając ją mikrodywanem asfaltowym. Zatem zarzuty pana Bartolika w tym zakresie należy uznać za bezzasadne. Jednakże zdaniem kontrolujących, skarżący, podnosząc ten temat, chciał zmobilizować poprzednie władze samorządowe do wybudowania w ulicy Szczypiornickiej drogi z prawdziwego zdarzenia o parametrach zgodnych z odpowiednimi przepisami. Tymczasem w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej położono jedynie mikrodywanik asfaltowy, który poprawił stan dotychczasowej nawierzchni na tyle, że za przejeżdżającymi w słoneczne dni pojazdami nie kurzy się, a podczas odpadów nie robi się błoto, ale to nadal nie jest droga o standardzie, o który zabiega skarżący. W tym miejscu należy dodać, że dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po zakończonym przeglądzie stanu nawierzchni ulicy Szczypiornickiej wspólnie z przedstawicielami zespołu kontrolnego
poinformował radnych na piśmie, że w miarę posiadanych środków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzone zostanie powierzchniowe utrwalenie przedmiotowego odcinka ulicy Szczypiornickiej przy użyciu emulsji i grysów, co powinno zabezpieczyć nawierzchnię przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. I tutaj są podpisy zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do zbadania skargi. Przypomnę podpisy Dariusza Witonia, koordynatora, Magdy Spychalskiej, członka, oraz Adama Koszady, członka zespołu kontrolnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. W ten sposób zapoznaliśmy się z protokołem. Mamy teraz czas, aby przemyśleć to, co usłyszeliśmy. Przypominam, że to był wniosek Wysokiej Rady, a więc Wysoka Rada, skonsumowaliśmy ten wniosek. W związku z tym, że minęły ponad 2 godziny obrad, zapraszam pół godziną przerwę do około